Chciałem złożyć oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Dudzie za rok 2015. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia prowadzoną przez prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego politykę finansową miasta w roku 2015. Obarcza go główną odpowiedzialnością za doprowadzenie do katastrofy finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, utraty wiarygodności finansowej miasta wobec instytucji bankowych oraz doprowadzenie finansów publicznych Grudziądza na skraj bankructwa. Wszystkie te zjawiska skumulowane w sytuacji budżetowej roku 2015 są wynikiem wieloletnich błędów i niefrasobliwości w zarządzaniu finansami publicznymi, tolerowanymi i popieranymi przez rządzącą naszym miastem większość Wysokiej Rady, reprezentowaną przez klub Platformy Obywatelskiej. Co najmniej od roku 2012 kolejne budżety Grudziądza uchwalane były z rażącym lekceważeniem zasad racjonalnej gospodarki finansowej i nie zasługiwały na skwitowanie przez Wysoką Radę. Konsekwentnie i z uporem powtarzała to opozycja poprzedniej i obecnej kadencji. W skrócie, narastanie tej katastrofy przedstawiła w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa, której zastrzeżenia w pełni podzielamy. Wieloletnie błędy w polityce finansowej, brak nadzoru nad różnymi sektorami finansów publicznych, tolerowanie kreatywnej księgowości, a nawet świadome zatajanie stanu finansów i majątkowego miasta w roku 2015 doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu finansów w historii Grudziądza. Efektem tej polityki jest całkowita bezradność miasta wobec zagrożeń, jakie zawisły nad finansami publicznymi. Wobec katastrofy finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego miasto nie posiada jakichkolwiek zabezpieczeń przed bankructwem na wypadek jednoznacznego rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, który w naszej ocenie i świetle opinii prawnych służb wojewody kujawsko-pomorskiego oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia nie może zakończyć się dla miasta korzystnie. Skutkiem zniecenia tej awantury i gry na czas będzie bankructwo Grudziądza. Czy za doprowadzenie do tej sytuacji należy udzielić absolutorium? Czy po raz kolejny Rada Miejska będzie ślepa i głucha na oczywiste i policzalne fakty? Nieodpowiedzialna polityka finansowa prezydenta Grudziądza w ostatnich latach całkowicie zrujnowała wiarygodność finansową miasta. Przyznał to sam prezydent Robert Malinowski w piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej z 22 kwietnia 2016 roku, numer WFN-1-3034.5.2016, uzasadniając niewykonanie uchwały Rady Miejskiej z października 2015 roku. Przyznał, że mimo zaproszenia do negocjacji 12 banków, żaden z nich nie podjął ryzyka emisji papierów dłużnych grudziąckiego samorządu. Jest to efekt nieodpowiedzialnej polityki finansowej prezydenta Grudziądza, akceptowanej w ostatnich latach przez większość Wysokiej Rady. Warto tu przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu papiery dłużne Grudziądza uchodziły za bardzo atrakcyjny instrument finansowy, o którego emisję obiegały się wszystkie znaczące banki. Czy zniszczenie tego potencjału zasługuje zdaniem rządzącej większości na aprobatę i absolutorium? Utrata wiarygodności finansowej miasta jest tym bardziej niebezpieczna, że ogranicza nasze możliwości uzdrowienia sytuacji finansów publicznych i odbiera nam realne szanse na pozyskiwanie zewnętrznych środków w ostatniej już perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Ponadto RIO zwróciło uwagę na różnicę w uzasadnieniu decyzji o niewykonywaniu wspomnianej uchwały Rady Miejskiej, jaką otrzymali radni w uzasadnieniu i jaką przedstawiono Regionalnej Izbie Obrachunkowej. To tylko jeden z przykładów manipulacji i przekłamań, jakich dopuszczono się podczas realizacji ubiegłorocznego budżetu. Rok 2015
odsłonił również prawdę o praktyce wyprowadzania bardzo dużych środków publicznych ze spółek komunalnych do podmiotów zewnętrznych bez pośrednictwa budżetu miasta i bez wiedzy Rady Miejskiej. O praktykach tych wielokrotnie informowaliśmy jako radni opozycji podczas posiedzeń Rady oraz na organizowanych konferencjach prasowych. Dzięki mediom wiedza ta dotarła wreszcie również do radnych rządzącej większości. Tolerując takie praktyki, nikt nie może już powoływać się na niewiedzę. Reasumując, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia wykonanie budżetu za rok 2015 i odmawia udzielenia absolutorium prezydentowi Grudziądzu. Uważamy, że prezydent Grudziądza odpowiada zarówno za katastrofę finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, jak również za głęboki kryzys finansów publicznych naszego miasta. Uważamy, że na Radzie Miejskiej Grudziądza spoczywa dziś ogromna odpowiedzialność za umożliwienie procesu naprawy sytuacji finansowej naszego miasta. Odmawiając akceptacji i przyzwolenia dla niszczącej nasze miasto polityki prezydenta Roberta Malinowskiego, otwieramy Grudziądzowi drogę do działań ratunkowych i naprawczych. Apelujemy do wszystkich radnych z wszystkich opcji, nie odbierajcie Grudziądzanom tej ostatniej szansy. Klub Radnych PiS będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. Dziękuję.